Cześć, tu Gosia z Anatomia Jogi w Praktyce. Witam Was serdecznie w nowej odsłonie kanału i tutaj będziemy się spotykać również w takich małych jogowych rozmowach, czyli na macie przy herbacie. I dzisiaj moim gościem jest Krystian Mesjasz i w sumie to chcę Was zaprosić na pogaduchy razem ze mną. To znaczy, ja będę rozmawiała z Krystianem, ale Wy możecie nasłuchiwać. Podsłuchiwać, dokładnie. Krystian, jak tak sobie przypominam, kiedy myśmy się poznali, to mamy dwa warianty tego, jak się poznaliśmy, nie? Pierwszy to jest ten, że poznaliśmy się, kiedy ja byłam na Twoich warsztatach i to było we Wrocławiu 2 lata temu, w sierpniu? W sierpniu, we wrześniu, jakoś tak. To było albo nie, to był lipiec nawet. To był nawet lipiec. Pamiętam, że było gorąco i byłam spóźniona na te warsztaty. Może. Pamiętam. Tak. I co jest najciekawsze, ja pamiętam nasze poznanie stamtąd, z tego miejsca. Nie pamiętam, czy to było. To było Izy chyba. To było Izy. Izy, tak. Zorganizowała warsztaty. Właśnie. A później odkryłam, jak przeglądałam zdjęcia z 2011 roku, że byliśmy na tym samym wyjeździe. Tak, w Antoniowie. Tylko, że totalnie się nie znaliśmy. Totalnie się nie znaliśmy, więc jakby moje poznanie z Krystianem było świadome i nieświadome. I pierwsze było nieświadome. Ale nie wyparte. Ale... się nie wiem. Nie wiem. Pamiętam, że... Znaczy, to był, wiesz, wyjazd asztangowy, więc na pewno Ciebie asztanga już tam wtedy przyciągnęła i mnie. Ja jakby mam swoją historię tego, dlaczego praktykuję asztangę, a dlaczego Ty praktykujesz asztangę? Tak od razu... No, z grubej rury. Z grubej rury. Asztanga pozwoli mi zrównoważyć wszystko, co potrzebne w praktyce jogi. To znaczy ideała elastyczność, siłę, koncentrację i taki wytrzymałość, znaczy zbudowała moją wytrzymałość i praktycznie w asztandze odnalazłem wszystkie elementy takie, które pomagają mi pracować z ciałem i z umysłem. A robiłeś coś jakby jakiś... coś fizycznego, tak jakby, nie wiem, przed jogą, nie. Że poszukiwałeś od razu, jak zabrałeś się za jakąkolwiek aktywność, to było od razu joga. Ja byłem trochę taki antyruchowy. Spoko, piąteczka. Pierwsze moje zajęcia jogi nie dotykałem nawet do kostek przy skłonie do przodu, prawda? To było w ogóle strasznie pokraczne i garbate, ale jak widać, można było wszystko przepasować. A dlaczego akurat przyszedłeś na zajęcia? A asztanga była twoimi pierwszymi zajęciami? Nie, na początek praktykowałem z taką cudowną nauczycielką, Elżbietą Kulpą, i to było w ramach WWF-u na studiach. Wow, to była taka trochę stara szkoła jogi, powiem szczerze. To była kobieta, która w ogóle była takim też jednym z takich protoplastów, prawda, jogicznych tutaj po polu, ale też w Polsce. I to była taka twarda szkoła. Pierwsza moja pozycja Sutta Virasana 5 minut na leżąco, bez niczego, więc nie wiem, kolana mi wybuchły, co? No to było bardzo intensywne przeżycie, ale jakoś przeżyłem się, czułem dobrze. Jednak to była taka konfrontacja swoją niemożnością. Ale to jest ciekawe, że zacząłeś od czegoś, co było dla Ciebie lekko traumatyczne, ale mimo wszystko zostałeś. Właśnie to jest to, dlaczego zostałem przy jodze, prawda? Nie, że miałem tylko wpadł na zajęcie jogi, ale joga stała się częścią mojego życia. Tak, obserwuję to, czasami jest taka, że mam wrażenie, że osoby, które zostają na praktyce jogi, to są osoby, które jakby nie szukają łatwych rozwiązań. Bo jeżeli coś jest problematyczne, jest część osób, które jeżeli napotka jakiś tam problem, to po prostu sorry, to nie jest dla mnie. Często przychodzą faceci na praktykę i myślą, że są wysportowani, niebiescy, a okazuje się... Popowi tak jak słońca. Tak, a okazuje się, że i z kondycją nie jest tak, i z ich elastycznością, nawet siłą czasami nie jest tak, jak im się wydaje. No i tak, i to ego dostaje taki delikatny policzek, ale tylko naprawdę człowiek, który... A ty dostałeś po twarzy? Dostałem mocno po twarzy. Ale to było takie miłe przebudzenie się, prawda? Spoko. Ale wydaje mi się, że właśnie to jest tak, że ci ludzie potrafią... potrafią się nie tyle zetrzeć z sobą, bo to nie o to chodzi, ale zrozumieć, że jednak czasami praktyka z ciałem wygląda inaczej, niż sobie ją wyobrażamy, prawda? I tak yoga to pokazuje przede wszystkim, że jednak inny mamy obraz siebie, a inny jest obraz nasz na macie, faktycznie praktykujemy. No, to weryfikuje. No, życie weryfikuje i praktyka jogi weryfikuje. A jak zaczynałeś, to jaka była Twoja droga od pierwszej styczności z jogą do asztangi? Dlaczego asztanga na przykład? Jest to, praktykowałem przez dłuższy okres jogę angarowską. To nie da ukryć w naszej Polsce, ponieważ to był jeden z takich bardziej dostępnych rodzajów zajęć czy stylów jogi, który była bardziej dostępny ogólnie. Prawda? I
To był świetny okres praktyki, czas, gdzie naprawdę zrozumiałem, na czym polega praca z ciałem, prawda? To był pierwszy chyba taki okres, a ile czasu praktykowałaś? 5 lat jogę ayengarowską u gości Madę i to była, no to była intensywna praktyka. Jest świetną nauczycielką, dalej ją cenię, ale no w asztance znalazłem elementy, których mi brakowało akurat w systemie ayengarowskim. Chodzi o to, że ten pierwszy kontakt z jogą polegał na tym, że takie pierwsze moje może przebudzenie, że przestałem siebie cisnąć na macie. W takim sensie, że wiele na osób... Na asztandze przestał się nie, cisnąć? Nie, ayengarowskiej. W tym okresie było coś takiego, że często walczyłem sobie na macie. Chciałem wykonać pozycję lepiej, dalej, mocniej i dopiero z czasem zrozumiałem, że ja nie muszę się siłować, nie muszę się ścierać z nikim, nie muszę nikomu nic udowadniać, że muszę słuchać swojego ciała. Prawda? Ale patrz, że... ile czasu zawsze mija, zanim do tego się dotrze. No, dokładnie. A im ktoś jest jeszcze takim bardziej typem zadaniowym albo jeszcze takim ambitnym, to ma gorzej. No, musi poświęcić troszeczkę czasu na praktykę, żeby to zrozumieć. Ale właśnie wtedy chyba następuje taki przeskok, że zaczynasz słuchać siebie, a nie ćwiczyć. Praktykować, a nie ćwiczyć. Właśnie, się, że, to jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten element, gdy człowiek zaczyna słuchać siebie, swojego ciała, może intuicji, która się w nim budzi. I właśnie w tym momencie następuje coś takiego jak przejście tej fizyczności do czegoś głębszego w jodze. Znalazłem to już w jodze ayengarowskiej, ale brakowało mi czegoś jeszcze więcej, prawda? No, a jak się zetknąłeś z asztangą? Pierwsze chyba filmy w internecie, jakieś informacje. A, czyli w internecie znalazłem asztangę. Znaczy, w Opolu tutaj nie było w ogóle nikogo, kto by prowadził zajęcia ze asztangi. Najbliższy był Wrocław, ale... No wiadomo, w tygodniu trudno nagle zrobić sobie wycieczkę do Wrocławia, tym bardziej jak jeszcze wtedy miałem studia albo jakąś pracę, prawda, dodatkową. Często było tak, no trudno było sobie zrobić taką eskapadę. Są te takie warsztaciki, prawda, gdzieś u Pawła Jasińskiego, tu w Akademii Ruchu i to było zawsze tak wypadowo. Weekend i to mnie nauczyło właśnie takiej własnej praktyki, ponieważ jeździłem na warsztaty, wyciągałem to, chłonąłem jak kompa. Mm-hmm. Wszystkie ciekawe rzeczy, ciekawe rozwiązania, ciekawe jakieś takie, no, jeżeli chodzi o własną praktykę, jak mogę ją uzupełnić, jak mogę ją wzbogacić, czasami jak muszę ją troszeczkę zmienić, zmodyfikować. No i miałem takie zadanie domowe. Dostawałem część materiału, jechałem do swojego pola, praktykowałem miesiąc, drugi, próbowałem wszystkie te elementy włączyć do praktyki. A później znowu kolejny warsztat, kolejnych kilka informacji, kilka rzeczy do czyli domu w ogóle i zadanie domowe. Ja byłem takim bardzo, można powiedzieć, takim samodzielnym joginem, prawda? Nie miałem nigdy takiego nauczyciela, który by mnie prowadził przez praktykę od początku do końca, prawda? Miałem gościa, Madę, który praktykowałem. Zrozumiałem, jak się wykonuje podstawowe pozycje, ale reszta udowodniła mi, że to przede wszystkim moja indywidualna praktyka, moje indywidualne doświadczenie, jeżeli chodzi o praktykę z asanami. Jakby ta historia spowodowała, że teraz jeździsz do Mysore? A powiedz mi, kiedy pierwszy raz pojechałeś do Mysore? Ja będę Cię wypytywać o Mysore, bo mnie Mysore interesuje. Może innych też interesuje. Może opowiem, czym jest Mysore? To też jest istotne. Trudno powiedzieć, ja nie jestem protoplastą, znowu użyłem tego słowa, jeżeli chodzi o wypady do Mysore, bo są ludzie, którzy zaczęli tam jeździć dużo, dużo wcześniej ode mnie, prawda? Przemek na Dolnym, na Strzęszach. To są ludzie, którzy już przetali szlaki. Pokazali, opowiadali, jak tam jest, czym się wiąże tam praktykę i może tak zniecali to taką iskierkę zainteresowania, takiego wzbudzenia entuzjazmu. No i chyba też mnie oni po niego zainspirowali do tego, żeby po prostu pojechać do miejsca, z którego asztanga się wywodzi. A prawda? Kiedy to było? W którym roku? Pierwszy raz? 2013 rok, 14. 14, tak. Czyli masz ze sobą dwa wyjazdy, przygotowuję się na trzeci teraz. Kiedy jedziesz? W lutym, już za 2 miesiące odliczam. Zabierz wszystko. Tak, będzie ciepło i przyjemnie, w naszych warunkach tutaj ciało nie chce współpracować, prawda? Jednak Też się czujesz taki sztywny zimą? Czuję się sztywny, jak przychodzi tylko, kończy się sierpień, zaczyna się wrzesień, już powoli czuję, że ciało nie jest aż takie podatne, elastyczne, jednak nasz klimat, nasza pogoda. Nie sprzyja. Mimo, że można mieć fajnie nagrzaną salę, być cieplutko, ale jednak dużo czasu spędzamy na zewnątrz i te nie, jakby to przebieganie pomiędzy i tak... I tak wychładza organizm, więc te czasy tak się śmieją niektóre osoby, że
jak prawie robisz kapo tutaj, tak jak pójdziesz do Majstor, zrobisz na pewno. No, ostatnio Eloza też kiedyś po powrocie pisała na Facebooku, że wróciła do Polski i kapo fuck. Po prostu. No nie weszło, nie? Dobra. Raczej ciało pracuje w tamtym klimacie, naprawdę. A jak wróciłeś z Majstor, to w sumie co dla ciebie było najbardziej istotne? Co ci to dało? Więc co nauczyło mnie przede wszystkim, że jednak praktyka jogi to jest twoja indywidualna praktyka. Prawda, że jednak no, praktykujesz dla siebie przede wszystkim. I to, tak jak Szale zawsze powtarzał, że to jest yoga shower, nie? To jest jogiczny prysznic. Stajesz rano, myjesz zęby, tak samo wstajesz rano, wykonujesz swoją praktykę podobną, żeby mieć no, więcej energii przez cały dzień. Tylko, żeby mieć lepszy taki fokus na tych zadaniach, które masz wykonać danego dnia, po to, żeby czuć, że masz ten taki bystry intelekt, uważność utrzymywana przez cały dzień. To mi nauczyło, że yoga musi być taką codzienną rutyną, taką codzienną praktyką, która Ciebie utrzymuje i daje Ci energię do życia przede wszystkim. I tak zrozumiałem, że ta praktyka jest o tyle istotna, o ile też jest ważne odpuszczanie, bo ważniejsze jest, teraz zrozumiałem to po takim czasie, że ważniejsza jest codzienna praktyka niż codziennie wykonywanie na przykład pełnej sekwencji. Po powrocie często miałem coś takiego, że wolałem sobie zrobić połóweczkę. Właśnie naturalnie i swobodnie, prawda? Wykonuję codziennie tę samą praktykę, wykonując co jakiś czas nowe, kolejne pozycje, po prostu praktykujesz, rozwijasz się harmonijnie. I to tak wygląda, że faktycznie nie zauważasz nawet, kiedy wykonujesz te coraz bardziej akrobatyczne rzeczy. One są po prostu twoją częścią regularnej praktyki. No, to jest prawda. I wydaje ci się, że kurczę, nie wiem, jak mi ta pozycja ciężko wychodzi, nie? Jak czuję się w niej niezgrabny, ale ktoś z boku mówi, wow, co on wykonuje. Tak. I faktycznie no, masz w necie filmiki, które zbierają dek w piersiach, nie? No fajnie, że ludzie pokazują, że ta praktyka wygląda w taki właśnie sposób, ale też zazwyczaj... Niech ktoś wieczy u ciebie, będzie tak wyglądać na początku. No, tak, może czasami to jest taki zły wpływ, bo nie śmielają innych ludzi, że w ogóle co to jest, że nigdy tego nie wykonam, prawda? Mhm. Ale się okazuje, że dla wielu osób pierwsze pół serii jest problematyczne, a po roku czasu są zdziwieni, jak zrobili szybko postępy. I te postępy robi się regularnie, ale stopniowo przede wszystkim. Ja pamiętam. Powolutki. Postęp musi być powolny, prawda? Inaczej... No, wiesz co, jakby rzeczywiście to im wolniejszy jest ten postęp, tym jakby to jest bardziej, bardziej przepracowane. Tak. Fundamenty są ważne. No. W ogóle to, czego się jeszcze nauczyłem, może jeszcze tak. No. Że pierwsza seria zawiera wszystko, co potrzebujesz, prawda? Tam jednak nikt nie idzie jak burza, nikt za pierwszym przyjazdem nie dostaje 10 nowych pozycji z drugiej serii. Ja dostałem tylko pasiasanę przez całe 2 miesiące i zostałem na niej, prawda? Mm. Ale wtedy po powrocie, no wiadomo, jesteśmy tutaj, eksperymentujemy, jeździmy na warsztaty, robimy różne pozycje. Okazuje się, jak ugruntowanie w tej pierwszej serii, takie naprawdę tak, mocne ugruntowanie, dalej. Zmieniło całą praktykę nawet w tej dalszej, w tej pierwszej połowie drugiej serii na przykład. Wiesz, jak teraz się przygotowuję do nowego warsztatu związanego właśnie z anatomią Ashtanga Yogi, to właśnie obserwuję, jak pierwsza seria jakby to jest taka baza, że wykonując wszystkie asany poprawnie z pierwszej serii, druga seria nie powinna być czymś wow. To znaczy regularność, tak mi się osobiście wydaje, że regularność w poprawnie wykonywanej pierwszej serii da Ci gwarancję sukcesu, powiedzmy w drugiej. Tak jakby nic nie będzie Cię stopowało, bo większość rzeczy, nad którymi pracujesz w pierwszej, jakby jest rozwinięciem drugiej. Jest rozwinięciem, drugiej one po serii, prostu nie? Są pogłębieniem niektórych wariantów, czyli otwierania bardziej stawów biodrowych, krzyżowo-biodrowych, czy jakieś pogłębianie wygięć do tyłu. To jest po prostu rozwinięcie, ale faktycznie ta pierwsza część jest naprawdę, naprawdę ogólnorozwojowa i ona gwarantuje wszystko. Wszystko, co później się rozwija, później procentuje, bo oczywiście każdy chce iść do przodu. Niby nie chodzi o kolejne pozycje, ale czasami chodzi o kolejną pozycję, bo mamy na początku tak zewnętrznie mamy taką potrzebę rozwoju i iścia do przodu, a to też jest fajne, bo nam pokazuje, że robimy postęp, że jednak praktykujemy regularnie i się rozwijamy, mówię, mimochodem. Nie, że przejmę do przodu, tylko spontanicznie nasze ciało pozwala nam wykonać kolejne pozycje. Ale Krystian, ty uczysz i widzisz, że często jest tak, że są osoby na macie, które prą i chcą przejść do przodu i z tym ja też się spotykam i pewnie wy też się z tym spotykaliście w pewnym momencie w swojej praktyce, że chcieliście więcej. Ja się na tym złapałam w tym roku, że miałam taką, wiesz, czasami listę. I tu jest rola nauczyciela, żeby czasami kogoś przystopował, prawda? Albo to Szarot ponoć tym dobry jest. No jest dobry w stopowaniu, ale może i dobrze, bo wiesz, ja znam tylko historię. To jest kolejna nauczka czy nauka płynąca z pobytu w Majsur, że ten rozwój jest stopniowy, ale że
ta ugruntowanie w pozycji, w pierwszej serii, dało mi poczucie tego flow, przepływu, o którym się też często mówi, prawda, że chodzi o to, żeby stanąć na macie, odśpiewać mantrę i popłynąć. Popłynąć z oddechem, popłynąć z ruchem. Jeżeli ciało wpada w ten automatyzm, przepływamy przez tą pierwszą sekwencję, mamy gdzieś tam zakodowane, że to jest pełna praktyka, ta cała sekwencja i przepłyniemy przez nią i budzimy się na samym końcu praktycznie i czujemy, że ten umysł wpadł w taki naturalny przepływ, że wszystkie myśli o rachunkach, o zakupach, o jakieś sprawy do załatwienia gdzieś były odstawione na bok, a nasze skupienie, nasza koncentracja była na oddechu, na bandach, na ciele, na pozycji. Czyli to jest właśnie ta medytacja w ruchu, o której cały czas się mówi, która się podkreśla. A rozliczasz sobie w myślach, jak praktykujesz? Ciężka sprawa. Czasami staram się intencjonalnie całą sekwencję rozliczać w sanskrycie sobie. To jest bardzo, bardzo trudna praktyka, jeżeli chodzi o koncentrację, na to, żeby sfokusować ten nasz umysł na odliczanie wszystkich winiast, ale to jest podstawa metody, prawda? Tak. Że mnie tego nauczyła Beata, ale przed wyjazdem do Johna to już miałam taką, że już wypadałoby wszystkie winiasy po kolei wiedzieć, gdzie jestem. I to mi dużo dało, jakby po warsztacie z Johnem właśnie dostrzegłam, że tak, że w tej metodzie chodzi o ten counting, o to, żeby ta koncentracja była na tu i teraz, na to, w jakiej jesteś winiasie, a nie do końca jak głęboko wchodzisz w asanę. Tak, to nie? Pozwala skanalizować skupienie, prawda? Odliczanie winias nie pozwala umysłowi gdzieś tam odpływać na boki. A masz też takiego, że czasem sobie coś liczysz? To znaczy na przykład mam coś takiego przez praktykę, że na przykład kroję kromki chleba i nagle wiem, że jest 7. I nagle, że wiesz, nie liczyłam ich, tylko kroję 7. To jest na przykład efekt uboczny asztangi. Ty kroisz chleb, 7, patrzysz, Jezu, 7, wiesz, jak wyliczysz. Zdarzyło mi się odkrajać, ale wiesz, jak tak się często prowadzi zajęcia, prowadzoną sekwencję i się odlicza do 5, to wszystko jest jeden. No ale wiesz, czasem się odlicza więcej, choćby to, że czasem się na tym łapię, że liczę coś, jakby czego nie miałam zamiaru liczyć, typu kroję kromek chleba. Staram się nie wpadać w automatyzm. O ja! Czasami... Wiesz, niby to jest codzienna rutyna, codziennie robisz to samo, ale chodzi o to, że jednak twoje ciało jest codziennie inne, prawda? No czy tak. To nasza dieta, czy to nasze samopoczucie, pobudzenie emocjonalne i powinniśmy uczyć się też oduczać niektórych rzeczy, niektórych nawyków. Joga, dlatego czasem się, że to... rozliczasz chyba pełną serię, nie? Żeby właśnie czasami, oduczyć się tak, tego. Tak, czasami robię coś takiego, to fajnie wygląda czasami na prowadzonej takiej sekwencji z pełnych winiast, gdzie wszyscy automatycznie zamiast wrócić do samastitihi, zaskakują do dandasa. Ale wiesz dlaczego? Bo nie znają rozliczenia. Bo gdyby na przykład usłyszeli, wiesz, kolejną liczbę z sanskrytu, która idzie, a nie aż to, to by wiedzieli, że tylko lecimy dalej. To się zdarza też po na przykład po nawasanie, prawda? Jak już przeszliśmy połowę części i powinniśmy wiedzieć, że wracamy do samastitihi i znowu jest zeskok, nie? I to jest takie, kurczę, jak ktoś się podbiera, staje i zaczynamy od nowa. To jest też takie... parę razy klapnął, a potem stanie. No oczywiście, ale to jest fajne, że nas uczy wyjść z tego automatyzmu. Kiedyś usłyszałam, że właśnie asztanga jest jak rutyna, a rutyna kojarzy się z czymś takim, ma negatywny wydźwięk, że wiesz, to jest rutyna, to jest właśnie to, co ty mówisz, że to jest taki automatyzm, nie? Trzeba zrozumieć, że no... Ale są dobre zwyczaje rutyny. No. Jest jogą, nie crossfitem, nie zubą, nie jakimś body artem, prawda? Tu chodzi o tą umiejętność obserwacji, samoobserwacji, prawda? Jednak ta codzienna, wszystko wkoło się zmienia, jedyną rzeczą stałą jest zmiana, prawda? A praktyka jest jedyną rzeczą, która jest stała. I wszystko, co się zmienia w naszym życiu, możemy odnosić do tej praktyki. Tak to traktuję, prawda? No. Że to jest coś stałego w moim życiu, a dopiero zmiany w moim życiu pokazują mi, jak się ja zmieniam na tej macie. To jest tak czasami... To jest prawda. Mam takie wrażenie, jest takie porównanie często do osób z zaburzeniami psychicznymi, że oni nie mają takich punktów odniesienia w życiu codziennym, prawda? Mhm. To jest schizofrenia. Po prostu nie ma jakby takiego systemu aksonormatywnego, na którym by się opierał. Jest po prostu umysł rozlatany. A to jest coś stałego. Coś stałego, co mi pozwala wracać do tego od początku, przerabiać i obserwować, tak jak się zmienia moje ciało, moje nastawienie, moje skupienie, prawda? Więc to jest codzienna rutyna, niby to samo, ale tak wiele się dzieje na tej macie, że... No, to prawda, jakby
dla mnie też asztanga była zawsze taką kotwicą, że jakby niezależnie od tego, co się dzieje wokół, to ta mata i jakby seria się nie zmienia. I to jest dobre, bo jakby w tym pędzie życia, który mamy w tej chwili i na przykład to, jak różni ludzie nas otaczają, mamy różne środowiska, przechodzimy ze środowiska do środowiska. Niezależnie jak jest, co się dzieje wokół ciebie, jakby praktyka jest cały czas ta sama i to daje jakby w tym zmieniającym się świecie jedyną taką stabilność, taką także masz się co złapać, czego złapać. Czasami no. Może bez praktyki, mówię teraz asztangi, bo to jest bo o tym rozmawiamy. O tym rozmawiamy. To jest coś, że często ludzie mówią, że bez tej praktyki, nie wiem, zwariowałabym albo sobie bym nie poradziła. Ja, myślałeś kiedyś o tym? To jest punkt podparcia w życiu. No. W jakimś okresie okazuje się, że to jest coś, co tak. Jakoś tak ugruntowuje nas w życiu. I określa ciebie. Określa ciebie, ale też daje ci energię, daje ci tą odskocznię. To jest twoja przestrzeń. W dzisiejszym życiu często mówi się, że nie mamy czasu dla siebie, bo jesteśmy zabiegani, zapracowani, a okazuje się, że ta praktyka jogi jest tą jedyną rzeczą, która jest twoja, której ci nikt nie zabierze, którą możesz wykonywać, kiedy chcesz. Czujesz, że jej potrzebujesz po prostu. Jak czujesz, że jej potrzebujesz, to znaczy, że działa. Chodzi o to, żeby nie analizować, prawda? Jednak ciągle mam coś takiego, że ten racjonalistyczny umysł na zachodzie mamy taki bardzo rozwinięty. Kalkulujemy, analizujemy, rachujemy, prawda? W praktyce jogi chodzi o to, żeby odczuwać, prawda? Żeby jednak pobudzić ten taki aspekt intuicyjny, odczuwania, przeżywania świata, prawda? I właśnie o to chodzi, żeby ta praktyka jest taka rutynowa. Ale uwrażliwia, nie? Uwrażliwia, ty ją odczuwasz, ty ją przeżywasz, ale nie kalkuluj, nie myśl, odliczaj. Winiasy, skup się na asanach i płyń z wdechem. A czekaj, chciałam ci dać to pytanie zabójcy. No, zastrzyj. Kim byś był, jakbyś nie miał jogi? Jakbyś miał asztanga jogi? Totalnie, nie wyobrażam sobie swojego życia teraz bez jogi. To się stało taką częścią mojego życia. W ogóle uwielbiam to, co w tym, co teraz robię, czym się zajmuję, to że nie mam podziału na życie zawodowe, życie prywatne, rodzinne. Nie wiem, wydaje mi się, że mam przez okres pewien, pracowałem oczywiście na etacie, w urzędzie, na doktoranckich studiach byłem, jednak zawsze było to takie życie poszatkowane. Teraz po prostu jestem joginem, prowadzę zajęcia, po prostu jestem tym, co robię, żyję tym, więc totalnie bym był na pewno kimś totalnie innym. Nie wiem, czy by był lepszym człowiekiem, gorszym, trudno mi powiedzieć, ale wiem, że w tej jodze odkryłem takie coś, że pozwala mi pogłębiać kontakt z samym sobą, prawda? Osoby, które praktykują asany, praktykują pranayamy, zaczynają też przestrzegać yam i niyam. To jest tak właśnie dziwne, że praca z ciałem, praca z asanami powoduje, że te yamy, niyamy, takie te przykazy moralne, można powiedzieć, czy takie nakazy ogólnie własnej dyscypliny, wyłaniają się samoczynnie z siebie, prawda? I to jest moim zdaniem taka fenomenalna... A pamiętasz taki moment, że dowiedziałeś się o tym, że jest coś takiego jak yamas i niyamas? Moment czytałem o tym, ale za bardzo może to nie było tak aż bardzo refleksyjne, jak to jest istotna część życia jogina, prawda? To dopiero po czasie, zobaczyłem, ale mówię, to niektóre rzeczy się wyłaniają samoczynnie z siebie. Chcesz być lepszym człowiekiem, wiadomo, są poszczególne niyamy, nie będę ich teraz wymieniał, ale chodzi o to, że okazuje się, że ich przestrzeganie bardzo fajnie wpływa na umysł. Często w ogóle nie lubię... Staje się spójny. Staje się bardziej spójny, zintegrowany, prawda? Chociaż często nie lubię porównywania yam i niyam do przykazań moralnych. Bo się kojarzy z kodeksem dziesięciu. Z kodeksem. Tak, jeżeli chodzi o to chrześcijaństwo, to jest coś takiego, że ludzie nie grzeszą w obawie przed grzechem, przed piekłem, przed potępieniem, prawda? Jogi natomiast może utrzymywać te same przykazania moralne, ale w innym kontekście. Nie dlatego, że się boi kary z zewnątrz, tylko po prostu wie, że jej będzie zachowywał się niezgodnie z tymi określonymi wytycznymi, jego umysł będzie niespokojny. Ale to jest fajne, że ty to poruszyłeś, bo to jest jakby totalne przeciwieństwo. Jakby esencja jest taka sama, typu nie kradnij, nie zabijaj, nie rób krzywdy, tak? To jest esencja tych przykazań jest jakby identyczna, ale kontekst jest zupełnie inny. Masz się przed czegoś obawiać, bo jeżeli tego nie będziesz robił, to nastanie coś jakaś ciebie kara. Czeka złego. Dokładnie, a tam nie ma czegoś takiego jak nie postępuj, bo tylko postępuj tak, jakby pozytywna informacja idzie. Dokładnie, nie? Postępuj, bo to zlew
wpłynie na ciebie, na twoje samopoczucie, że będziesz dokładnie kłamać, będziesz się bała, że twoje kłamstwo wyjdzie, będziesz musiała kłamać kolejną osobę, żeby to kłamstwo po prostu robi się, tworzy się poplątanie w umyśle. A nie masz wrażenia, że też tak jakby dużo rzeczy, też jeżeli chodzi na przykład o medycynę i ajurwedę, medycynę zachodu i ajurwedę. Ja studiowałam na medycznej, więc obserwowałam to od innej strony, na przykład tam się leczy dane schorzenie. W ajurwedzie, nie jestem specjalistką od ajurwedy, ale coś tam czytam, chodzi nam o to, żeby zachować zdrowie w pełni takie, jakie mamy. Jakby mam wrażenie, że wszystko jest w tej chwili poodwracane. Jakby zostało jakby wszystko poodwracane. Nie dbamy o to, co mamy w środku i pielęgnujemy to i rozwijamy, tylko przed czymś się chronimy albo czegoś unikamy, nie? Że to jest właśnie taki, wejście do jogi to jest taki jakby powrót do korzeni, do esencji tego, kim jesteśmy. Chodzi też chyba o taką profilaktykę, mówiłaś o medycynie, prawda? Mm-hmm. Medycyna jednak jest, idziemy do lekarza, jeżeli czujemy się źle, prawda? Na wschodzie ludzie idą do lekarza po to, żeby byli zdrowi. Dokładnie. I tym ma być praktyka jogi, masz praktykować jogę po to, żeby być zdrowa, po to, żeby mieć ten klarowny, jasny umysł, po to, żeby się czuć sama dobrze z sobą, a nie też sięgać po jogę po to, żeby cię wyleczyła. Dlatego taki często na przykład tak mówi o terapii jogą czy coś. To są dla mnie takie rzeczy troszeczkę za bardzo niezrozumiałe. Ona może mieć aspekt terapeutyczny, oczywiście, ale bardziej zalecałbym praktykowanie jogi po to, żeby nie szukać innych rozwiązań, prawda? Czyli tak jest, że joga się stała panaceum na wszystko i mnie trochę przeraża to, że jest joga wszystkiego i joga na wszystko. To jest troszeczkę bardzo dziwne, tak, troszkę to idzie w dziwną stronę. Taki dziwny trend, ja też to obserwuję. Trend tworzenia się jogi, która jest podpasowana, joga dla klienta, prawda? Bo no, tak joga, co joga dla seniora, joga dla kręgosłupa, joga dla biegacza, prawda? No. To są takie rzeczy, które no, kiedyś nie miały miejsca, a teraz się tworzy, bo jednak chce się przyciągnąć no, do jogi hasło reklamowe, nowe osoby, prawda? Więc to też jest tak, że ta praktyka jogi powinna być gdzieś tam przekazywana w tradycji po to, żeby też nie zmieniała swojego oblicza z czasem. Wiadomo, że wszystko zmienia się, ewoluuje, ale jednak niektóre rzeczy powinny pozostać takie, jakie są, prawda? Znaczy może nie, bo asztanga jest żywą tradycją, która też się zmienia, ewoluuje, no, prawda? To też prawda? Ale chodzi o to, żeby trzymać się jednak gdzieś tego rdzenia, prawda? Żeby nie zacząć praktykować asan bez winias, bo jednak winiasa w metodzie asztangi jest integralną częścią asany. Nie można wykonywać asany bez winiasy. Asztanga jest dla mnie takim komplementarnym systemem, który zawiera wszystko. I praktyka ogranicza się do sekwencji wykonywanej na macie, ale praktycznie masz tam wszystkie elementy. Od asan, pranayamy, prawda? Dharana, dhyany. Są wszystkie elementy, które, wiesz, pracujesz z ciałem, ale pamiętasz o oddechu, pilnujesz bad, jest drishti. Są wszystkie elementy, które też wpływają na to, że poza praktyką fizyczną jest to praktyka stricte koncentracyjna, medytacyjna, prawda? No, to jest prawda. Więc dlatego mi się to podoba, że to się dostrzega później, ale właśnie to jest wszystko zaklęte na tym małym skrawku maty, prawda? Z zewnątrz to wygląda na akrobację, cuda, niewidy, ale tak naprawdę to jest głęboka praktyka oczyszczająca, uzdrawiająca. No, teraz mi przyszło takie porównanie, że wiesz, jeżeli masz dziecko i uczysz je świata dookoła, to najpierw uczysz to dziecko poznawać rzeczy, które są wokół domu, wokół ciebie, nie? Najbliższe. To można było powiedzieć, że właśnie to są te asany. I później jak to dziecko wyjdzie poza tą bramę, to dostrzega mnogość tych rzeczy, które asztanga daje. Jakby rzeczywiście rozwija się, nawet nie wiem jak to określić, coś tak metafizycznego. Tak, coś takiego, wiesz, takiego ale głębokiego tak jest w tobie i ale to jest wtedy też dostrzegasz jeden to. Z fenomenów w ogóle jogi, dlatego że zaczyna od ciała, od tego, co jest nam najbardziej doświadczalne. Każdy może odczuwać ciało, każdy może uczyć się tej inteligencji ciała, rozbudzania ciała i po prostu obcować samym sobą. I to jest fajne, że wiodę, że zaczyna, punktem wyjścia jesteś ty sama. Tylko prawda? Pytanie, czy zostajesz przy punkcie wyjścia, czy idziesz dalej? Wiesz co chodzi? Ja wiem. Że czasem zostaje się przy asanie. I teraz pytanie, czy to jest źle, czy dobrze? No właśnie, to tutaj nie oceniałbym. Każdy w jodze znajduje to, co chce. Mnóstwo ludzi pojawia się na zajęciach jogi, bo boli kręgosłup, bo chcą się czuć lepiej samym sobą, a niektórzy przychodzą, żeby zredukować stres, czy po prostu lubią taką no, duchową, wschodnią otoczkę, prawda? Różne są motywacje, ale każdy w tej samej praktyce może znaleźć coś dla siebie. Jaka była twoja motywacja? Ha! Miałem do wyboru siłownia albo joga. Patrz, jak to się zaczęło dziwnie tutaj. Co ty mówisz? Spędziłem semestr na... Mówiłem, że zacząłem na studia. Spędziłem semestr na siłowni.
no, kiepski klimat, jeżeli chodzi o spędzanie miło czasu. Więc po przeciwnej stronie były zajęcia z jogi i tylko miałem... Czyli wybrałeś mniejsze zło. Mniejsze zło, ale jakże wspaniałe mniejsze zło. Ale patrz, jak jest niesamowite, nie? Że czasem wybieramy coś, inaczej, wybieramy coś, bo czegoś nie chcemy, a to potem nam daje tyle. No to powiem, że pojawiło się w moim życiu tak totalnie przypadkiem, nie? Że faktycznie jakbym w tym czasie nie był w tym miejscu, nie wiem, gdzie bym się wędrował. Czy myśmy właśnie przeszli do końca tego wywiadu? Chyba tak w naturalny sposób tak dobiliśmy do końca, tak? Więc, tak. Krystian, coś powie. Krystian, masz ostatnie 10 sekund. 8. Dziękuję tobie za to, że odwiedziłaś moją szkołę i zrobiłaś świetne warsztaty dzisiaj. Mieliśmy okazję w końcu usiąść tak sobie spontanicznie pogadać. Wiele, wiele ciekawych wątków można poruszyć. Pewnie te rozmowy nie będą się kończyły tobie. Mam nadzieję. Słuchajcie, to w takim razie bardzo, bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego wywiadu. Dziękujemy Wam bardzo, dziękujemy. Za tą chwilę uwagi. Tak. I na rozmowy przy herbatce zapraszam już następnym razem. Na macie przy herbacie. To tak. Będzie naprawdę... To jest hit. Fenomen. Dzięki siostrze za pomysł. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia. Pa. Cześć.